sierpniu przeszedłeś zabieg operacyjny, kontuzja podobna do tej, jaką odniósł kapitan piłkarskiej drużyny GKS-u Tychy Łukasz Grzeszczyk. Kilka tygodni temu wróciłeś już na lód. Powiedz, jak się czujesz, czy jesteś już w optymalnej formie? No, w optymalnej może jeszcze nie, ale na pewno czuję się z dnia na dzień lepiej. Praktycznie po tym urazie nie ma śladu. A jeszcze trzeba gdzieś tam fizycznie dojść do siebie i, no i troszkę tego, jak to powiem, hokeja załapać, bo jednak jakby przerwa od meczu wynosiła prawie pół roku, bo ostatni mecz zagrałem w marcu, więc troszeczkę czasu trzeba, ale z dnia na dzień jest lepiej, z meczu na meczu lepiej i myślę, że będzie dobrze. Jak obserwowałeś na początku kolegów z trybun, teraz na lodzie, wyniki na pewno zadowalające, a ta forma całej drużyny już jest optymalna, czy jeszcze kilka rzeczy wymaga poprawy, między innymi gra w przewagach? Na pewno jest jeszcze wiele, myślę, jeszcze jest dużo do poprawy. No, wiadomo też, że naszym głównym celem jest mistrzostwo. No, zmieniło się teraz bardzo dużo w drużynie, odkąd mamy nowy sztab. I na pewno gdzieś organizmy muszą się przyzwyczaić, że inaczej trenujemy, inne rzeczy robimy. Także optymalną formą jeszcze bym tego nie nazwał, ale na Puchar Kontynentalny przygotowywaliśmy się również jakimś tam małym mikrocyklem i my jedziemy tam nie po w jednym celu. No, w jednym celu chcemy awansować dalej po prostu. W ostatnich meczach mam wrażenie, że trochę tej świeżości brakowało. To wynika z tego, że trener daje mocniej popalić na treningach? A można powiedzieć, no nie oszukujmy się, no troszeczkę byliśmy dociśnięci. Ale fajnie to wszystko wyglądało, bo gdzieś tam może w jeden dzień było za mocno, to w drugi dzień, prawda, już trenerzy reagowali na to, już było widać, że gdzieś te nogi już kompletnie nie chcą chodzić, to trenerzy na to reagowali, także wszystko zrobione z głową, a myślę, że na puchar mamy jeszcze 2-3 dni, także akurat myślę, że złapiemy trochę tej świeżości i powinniśmy wyglądać dobrze. Rywale już rozpracowani, kto twoim zdaniem będzie najgroźniejszym rywalem GKS-u Tychy? No na pewno myślę, że pierwszy mecz będzie decydujący, no. Samo to, że również gospodarze sobie ten mecz ułożyli pierwszy z nami, że jakby on będzie rozstrzygający, może tam żyją nadzieją, że przyjedziemy zmęczeni po podróży, prawda? No, nie wnikam w to, do każdego meczu idziemy na 100%, ale myślę, że ten pierwszy będzie decydujący. Trzeci raz rzędu gramy w Pucharze Kontynentalnym. Twoim zdaniem to doświadczenie już może zaprocentować? Na pewno zaprocentuje, no i też później będzie to miało przełożenie na ligę, no bo na co dzień jednak nie zawsze mamy okazję grać z takimi drużynami. No, tych meczów jest dość mało też, nie oszukujmy się, w tym Pucharze. No, w tamtym roku niestety udało nam się zagrać tylko 3 mecze, ale to na pewno procentuje. To też jest taka dla każdego kibica, dla nas zawodników, taka dobra odskocznia od tej ligowej rzeczywistości, która niejednokrotnie no, nie wygląda tak, jakbyśmy wszyscy chcieli, ale no, tak jak mówię, no, my cieszymy się, no, bo fajny wyjazd, fajne emocje i dla kibiców, i dla nas, no i coś nowego, prawda, nowe doświadczenia.